Kolejnym narzędziem jest wielobok odręczny. Za pomocą tego narzędzia możemy utworzyć odręczną polinię wyznaczoną ścieżką kursora podczas przesuwania myszy. Liczba punktów kontrolnych umieszczonych za pomocą tego narzędzia zależy od krzywizny, czyli wygładzenia wieloboku oraz szybkości poruszania wskaźnika. Stopień wygładzenia możemy zmienić w oknie dialogowym ustawienia. Jeśli poruszysz kursorem szybko w linii prostej po rysunku, przy niewielkim stopniu wygładzenia, liczba punktów kontrolnych zostanie ograniczona do minimum. Jeśli poruszysz kursorem powoli po rysunku, przy wysokim stopniu wygładzenia, liczba punktów kontrolnych będzie o wiele większa. Linię narysowaną narzędziem wielobok odręczny możemy dostosować podobnie jak inne wieloboki za pomocą narzędzia Przekształć obiekt. Tryb Przytnij używamy, aby przyciąć obiekty takie jak prostokąty, linie, polilinie i wieloboki. Przesuń kursor po krawędziach obiektu. Punkty kontrolne przecinanego obiektu zostaną podświetlone. Kliknij i przesuń kursor, aby wyznaczyć linię przekroju. Kliknij ponownie, aby przyciąć obiekt wzdłuż tej linii. Wybierzmy kolejne narzędzie, polilinia. Polinie są ciągiem połączonych ze sobą krzywych i linii, traktowanych jako całość. Przy pomocy tego narzędzia można rysować polinie o dowolnej grubości, kolorze, postaci linii przerywanych, wypełnione desenie lub kreskowaniem. Podczas rysowania polinii można zastosować kilka trybów. W tym celu kliknij wybraną opcję w pasku trybów. Zaznaczmy pierwszą opcję kąt, aby narysować polinię złożoną z wierzchołków. Drugą opcją jest krzywa Bezera. Zaznaczmy tę opcję, aby narysować polinię zgodną z trybem krzywa Bezera. Krzywa ta nie dotyka punktów kontrolnych polinii, raczej jest wyciągnięta w ich kierunku. Vectorworks, podobnie jak TrueType, stosuje krzywą Bezera drugiego stopnia o trzech punktach kontrolnych. Inne programy, np. Adobe Illustrator, wykorzystują krzywę Bezera trzeciego stopnia o czterech punktach kontrolnych. Następnym trybem jest krzywa trzeciego stopnia. Zaznaczmy tę opcję. Krzywa przechodzi przez punkty kontrolne. Tryb łuk styczny pozwoli narysować nam polinię z sekwencją łuków stycznych. Każdy nowy łuk, segment, będzie styczny do poprzedniego łuku polinii. Łuk przy użyciu trzech punktów to kolejny tryb, dzięki któremu narysujemy polinię przy użyciu trzech punktów odniesienia. Ten tryb jest bardzo zbliżony do narzędzia łuk. Punkty kontrolne są typu promień. Kolejnym trybem do wyboru jest łuk. Zaznaczmy tę opcję, aby utworzyć krzywą na bazie łuków o określonym promieniu zaokrąglenia. Promień należy zdefiniować w oddzielnym oknie dialogowym ustawienia. Jeżeli promień zaokrąglenia wynosi 0, powstanie największe możliwe zaokrąglenie. Aby dostosować polinię, użyj palety Info. Dzięki niej możesz modyfikować poszczególne punkty kontrolne. Paleta Info wyświetla również informacje o warstwie, klasie, wymiarach oraz położeniu względem środka układów współrzędnych. Wybierzmy następne narzędzie, jakim jest wielobok. Za pomocą tego narzędzia możemy z kilku linii utworzyć otwarte lub zamknięte wieloboki. Liczba wierzchołków wieloboku jest nieograniczona. Wieloboki mogą być wypełnione desieniem lub kreskowaniem. Za pomocą trybów wypełnienie i lasso możesz również utworzyć wieloboki z istniejących obiektów. Opcja przy użyciu wypełnienia pozwoli nam na utworzenie wieloboku poprzez wypełnienie ograniczonego obszaru. Jeśli wypełnisz obiekt o krawędziach niebędących liniami prostymi, nie powstanie wielobok, ale polinia. Opcja przy użyciu lassa pozwoli nam na utworzenie wieloboku na bazie zewnętrznych krawędzi istniejącej, zamkniętej figury geometrycznej. Kolejnym narzędziem jest wielobok podwójny kontur.
Narzędzie to stosuje się w taki sam sposób jak narzędzie podwójna linia i służy do rysowania otwartych i zamkniętych wieloboków o podwójnym konturze. Wybierzmy narzędzie wielobok foremny. To narzędzie umożliwia rysowanie wielokątów foremnych. Liczbę boków wielokąta wyznaczymy w oknie dialogowym wielokąt foremny. Domyślny wielokąt będzie składał się z 6 boków. Tryby umożliwiają nam utworzenie wieloboku wpisanego w okrąg lub opisanego na okręgu. Wielobok definiujemy poprzez podanie promienia okręgu opisanego lub wpisanego w ten wielobok. Oraz przy użyciu krawędzi. Definiujemy jeden z boków wieloboku. Wybierając narzędzie spirala, przy pierwszym użyciu automatycznie pojawi się okno dialogowe ustawienia. Zaznaczone ustawienia będą stosowane do wszystkich spirali, chyba że zostaną zmienione w ustawieniach w pasku trybów. W ustawieniach musimy podać liczbę zwojów, odległość między zwojami, promień początkowy, przyrost i grubość.